Co dzisiaj na jedzenie wpadło? McDonald's. Ty, ale to było już ostatnio ten live. A on już ma ten catering któryś dzień. A on mówi, że kurwa w McDonaldzie był. O co chodzi? Bo... ja bym ci coś powiedział, ale nie mogę. Nie, nie ma nowego kompa. Na starym mi chodzi, mordo. Kupcą, zauważyłeś, że Dominiczka już do ciebie nie przychodzi, jak konfident ją odbanował? Co ty gadasz, odbanował? Znaczy nie ma unbana, dalej ma. Przecież ostatnio była tutaj Dominiczka, jak jeszcze w Diablo grałem. O. Nie chcę zapeszać, ale z tego, co mi ptaszki przyświerkały, to po weekendzie już możemy kompa zamawiać. I wysłałem refren do swojego ulubionego streamera. Chciałem mu zaimponować i pokazać, że jestem jego fanem. Teraz wam zaprezentuję, jaką wiadomość głosową do niego wysłałem. Mamon, ty k***o, aj mamon, ty k***o, mamon, ty k***o. Mamon kontra lagi w Diablo 4. Patrzę. Oglądamy. Ale Samix, czy pytał cię ktokolwiek na czacie, jak masz na imię? A już na pewno cię o nazwisko nie pytali, ani o... Widzę sobie, widzę. Te, zupełnie. Nie wiem. Oglądamy. Ty, Królkowski, a skąd ty jesteś? On pisze, jakby nigdy z kobietą do czynienia nie miał. No dziwne, Mona, dlaczego? Nie wiem. Co on tak pisze? Świetnie. To możesz braciaka ode mnie pozdrowić, gościu. Jeśli to jest trzy braciak mojego koleżki. Gdzie on siedzi, z takim mikrofon jest? Bo zaraz ci braciak komputer przyjdzie i wyłączy jak chcesz. Stary, widzisz? Nawet skina se kupiłem, żebyś się kurwa zamknęli dziury i się nie pruli, że wygląda. Stary, ta gra tak mi dobrze chodzi, że ja w szoku jestem. W ogóle dla mnie to jest hit, że Mamonowi działa Diablo 4, ale CSGO już mu nie działa. I Valorant. To jest niesamowite moim zdaniem. W szoku jestem. Trochę się mylę z leczeniem. Naciskam jedynkę zamiast Q, tak jak w poemacie, wiecie, potionki. No to zmieni. Tak ja się tutaj troszeczkę mylę. No jaki jest najlepszy? Super, ja nie takimi kategoriami się kierowałem, wybierając ludzika. Kierowałem się tym, że po prostu grałem kiedyś w Diablo na plejaku u ziomeczka i on miał właśnie, kurwa... Może co ma takie różowe te Diablo? Wszystko jest różowe, mówię. Ja u wielu streamerów już oglądałem tą grę, sam gram. Ja nie... pierwszy raz widzę, że tak, wszystko takie różowe było, kurwa. Barberiana. Kurwa, Fir. Ten Fir mi przypomina, kurwa, WoWa. Kojarzycie WoWa? W WoWie jest taki Fir, jak ci Warlock zarzuca na łeb tą czaszkę zieloną. Jak mnie to w WoWie na magu jak grałem, to jak no nie? Nie zapomnę tego, kurwa. A i na poziomie najwyższym gram, nie mogłem wyższego ustawić, więc ustawiłem na maksa. Jakby co, no nie? No na maksa, no, ciekawe czy będzie tak dalej grał. Generalnie spoiler, nie będzie. Mamon robił bossa 4 godziny, którego ja robiłem z tym samym poziomem, z tym samym wszystkim. Ja robiłem 15 minut, Mamon 4 godziny zmienił tryb na najłatwiejszy, grał już do końca, no nie, grał do końca. Nie mogłem inaczej ustawić. Nie było trzeciego, drugi wziąłem. Jak będzie trzeci dostępny, to trzeci włączymy, no nie? Tak, Timel, masz woda, możesz obejrzeć nawet. No to nie gra dla miętkich, tylko dla twardych. Damuskej. Co dzisiaj na jedzenie wpadło? McDonald's. Grałem w Diablo bardzo dawno temu, z 10-15 lat temu. I to jeszcze jak był Auction House na trójce. Pamiętam, że miałem wtedy serwery swoje do... Czekaj, to miałem 24-25 lat. Czyli no, 10 lat temu będzie. W Diablo trójkę ostatni raz grałem. Jeszcze Auction House był. Ty, ale to było przecież ostatnio ten live. A on już ma ten catering któryś dzień. A on mówi, że kurwa w McDonaldzie był. O co chodzi? Bo... koleżka, bo ja miałem swoje serwery do CS-a i koleżka, tam jeden z moderacji, pożyczył mi konta swojego do Diablo trójki i sobie grałem. To mu przez noc tyle hajsu narobiłem, że jak się rano zalogował, to pytał, kogo okradłem, i hasło zmienił. A to było na takiej zasadzie, że ja po prostu wklikałem tak jak w POE. No bo ja byłem graczem POE, to ja sobie wygooglowałem, z którego potwora na mapie w tej grze leci najlepsza broń w grze. I to wtedy był Chaos Axe taki. On tam po parę milionów na Auction House chodził. No to sobie poszedłem, takiego szkieleta sobie zabijałem w nieskończoność i te toporki sprzedawałem. Najebałem, kurwa, tyle milionów gościowi przez noc, że jak się zalogował rano, to myślał, że kogoś opierdoliłem i hasło zmienił. Te. Dopiero mu wytłumaczyłem, co zrobiłem. Wyjebane mam, stary. Kurwa, co mnie to interesuje? Kazuchi, kurwa, będziesz przepraszał, kurwa, za to, co piszesz. Bo mnie to nie interesuje, mordo, kurwa. Naprawdę, mnie to nie interesuje, stary. Nawet, kurwa, nie wiem, niech zesra się i wpierdoli gówno. W chuju to mam, stary, kurwa, w chuju to mam. Rozumie twój mózg? Czy nie dociera, kurwa?
Czy mam ci to, nie wiem, kurwa, pocztą wysłać, ty? Ty jesteś jakiś pierdolnięty? No pewnie, że podjebałem, bo nie mam co robić, kurwa. Jak ja u tego, kurwa, przygłupa na streamie, to chyba, nie wiem, ze 2 miesiące nie byłem. No. Nie, więcej nawet, kurwa, nie wiem. I wejdź se do niego na kanał i zobacz, kiedy byłem na chatbocie, może chcę zobaczyć. Nie wiem nawet kiedy, wyjebane mam, stary. Ja tam nie chodzę. Do Witka wchodzę tam, ze 2 razy dziennie może zajrzę. Stary. Ja bym ci coś powiedział, ale nie mogę. Nie, nie ma nowego kompa. Na starym mi chodzi, mordo. Po prostu okazuje się, że jednak nie taki chujowy w te komputery jestem, co? Że komp sprzed, kurwa, 7 lat i gierka se działa. Ej, czego ja? Co ja tu zrobiłem? Nie, no ja mam tam wrócić teraz, ty. Nie wiem, nie rozumiem za bardzo. Dlaczego mi tu pokazuje, że mam wejść? A potem, że mam wyjść. Dobra, nie zadaję wam pytań, bo i tak jesteście zjebani i nie będziecie mi odpowiadać. Idźcie sobie może na inny stream właśnie tam do tego, kurwa, waszego mistrza i tam sobie mistrza spędzajcie czas. O, jestem boss, ten Alastor. Jak go bić? Ja go zrobiłem za pierwszym razem. Za pierwszym razem jest białko, dalej można wodę odpalić. Alastor. Na pierze dwójce. Jaki to ma zasięg? O gościu, przecież ja go nie zapierdolę, to za chuja, ty. Hater, on ten sam. Ej, jest sens, żebym go bił w ogóle? Nie wiem. Nie ma sensu tego bić. Nie ma sensu tego bić. Nie ma sensu, widzowie, tego bić. Za długo to bije. Czyli nie pójdę już dalej w story przez to, no nie? No chyba jesteś pierdolnięty, że będę cię wołał, żeś mi bossy zabijał. No kurwa, chyba się z własnym chujem na łby pozamieniałeś. Siema, Terry. No co ty, mordo? Tak, Cezar, to ten boss jest. Nie wiem, nie rozumiem tego. Ten odskok mi czasem nie działa, no nie? Jak ma, nie ma cooldownu i nie działa na przykład, prawda? King, potem zobaczę. Dobra, da się go zrobić. Wiesz, kurwa, mówiłem, że nie jestem wszyscy? Damy radę go najebać. Będzie trudno, ale go najebiemy. Dam radę. Dobra, już mniej więcej łapię mechanikę tej gry, czyli tutaj jest coś takiego, że... O. Zajebiście, że będą te małe potworki, będzie na czym nabijać te. A, HP się samo odnawia po czasie, ja nie wiedziałem tego, ty! No i nie mogłem się ruszyć, dlaczego, powie mi ktoś? Czemu nie mogę się czasem tu ruszyć? Dobra, przegrałem ten fight. Kurwa! I od nowa, o kurwa, stary ty. Motki odpala. Nie wiem, są jakieś kurwa dziwne delaye i ja nie mogę się ruszać w pewnym momencie z jakiegoś powodu i nie wiem, o co chodzi. Nie mam stuna, nie mam ogłuszenia żadnego, nie mam żadnego efektu na sobie, a postać po prostu stoi jak kołek przez sekundę i nie reaguje na ruch. Przepraszam, jestem skubiony, nie mogę, widzowie. Nie widzę. Dzięki, Dunek. Kurwa, spojrzałem na czat i koniec gry. Dzięki, Dunek. Kurwa, no nie mogę się ruszyć czasami. Nie rozumiem tego. Nie da się tego zrobić, kurwa no. Za słaby jestem, mój ludzi. Trudno, no idziemy polewelować. No nie da się, kurwa, sorry. To jest, kurwa, bez sensu. Wtedy będę się 20 minut z nim napierdalał, bo jakiś idiota, kurwa, co projektował tą grę, tak damage przeliczył człowieku, że ja nie mogę na moim levelu, kurwa, zrobić potwora, kurwa, z tym levelem.
kurwa śmieszne. Może. Tak, z twoją mamą siedzę, mordeczko. Twoja mama pozdrawia spod stołu. Dlaczego, kurwa, twierdzisz, że z twoją mamą siedzę? Powiedz mi. Dlaczego, ziomuś, twierdzisz, że z twoją mamą siedzę? Przecież ja nawet nie znam twojej mamy. Dorośli, no, dzieciaku. Ja nie miałbym nawet skąd, gdzie poznać twoją mamę. Przecież twoja mama tu pewnie ma dwa razy więcej lat ode mnie, ty. Sorry, mordo, nie gustuję. Przepraszam, jeśli cię uraziłem, ale no ja nie gustuję, wiesz, w tyle starszych kobietach. Sorry, mordo. Poza tym, tak jak powiedziałem, no niemożliwe, żeby twoja mama u mnie była, bo no nawet się nie znamy. Ty w sumie ambicje robi, napierdalam go. To jest, kurwa, trochę śmieszne, że przeciętne bossy nic mi nie robią, a tamten jest taki przechuj mocny, że go bije godzinę, kurwa, ty. A ja bym cię poznał, kurwa, stary. To jest elita. Z moim kiblem. Ale boję się, że wypijesz z niego całą wodę. Ja nie mogę jedynki nacisnąć. Oha, nieważne. Na czacie sobie klikałem, mordeczki, jak coś. Bo tu się czat w ogóle X-em włącza, co kurwa jest śmieszne, bo w POE się bronie zmieniało, no nie? W POE inaczej było. Gol nie zniknął jeszcze, od tego zacznijmy. Czy wy zdajecie sobie sprawę, dzieci, z tego, że to, co uzbieraliśmy na komputer, to jest tylko połowa tego, co tak naprawdę będę wydawał? Tu są, zauważyłeś, że Dominiczka już do ciebie nie przychodzi, jak konfident ją odbanował? Co ty gadasz, odbanował? Czekaj, ja muszę to sprawdzić. Naprawdę? Nie, no nie ma bana. Znaczy, nie ma on bana, dalej ma. Przecież ostatnio była tutaj Dominiczka, jak jeszcze w Diablo grałem. I pisała, czy ktoś nie kupi jej Diablo, UW. Była. Czy nie jesteście tego świadomi? Czy wasz specjalista od, kurwa, nie wiem, wpierdalania gówna wam tego już nie powiedział, co? Bo to już wymagało więcej niż 5 inteligencji, prawda? Żeby się domyślić, że, kurwa, przecież za 5000 to on samej karty graficznej nie kupi, skoro chce kupić 40... Ja się na unbanie, Janko, bo jest fake Valkyria, co ma taki sam kolor, ale zamiast i to ma L duże. Kliknij sobie, z kiedy jest ten, konto zrobione. Prawdziwa ma 2013, a fejkowa chyba w tym roku, albo nie wiem, kiedy. 80. Ale to trzeba mieć coś w głowie, żeby wiedzieć, dzieciaki, takie rzeczy, no nie? Nie wiem. Trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie o komputerach, czy jakimś scenach, czy cokolwiek, no nie? A kto ci powiedział, że z kaski na kompa? Powiesz mi, kto ci taki głupot nagadał? Ta sama osoba. Ale zauważyłem ostatnio zmianę. Jak zawsze pisała tutaj na czacie takie poważne wiadomości i tak dalej, takie no, takie normalne, to ostatnio zaczęła pisać, że czy ktoś jej Diablo nie kupi UW, że zrobi test leginsów, kurwa. Ja musiałem sam sprawdzić, czy na pewno ta Valkyria prawdziwa. Ale to prawdziwa jest. Ostatnio jakaś zmiana była, no, zmianę zauważyłem, nie wiem z jakiego powodu, ale jakieś takie rzeczy są. Osoba, która ci powiedziała, żeś gówno jadł pewnie, co? Zgadłem? A może, kurwa, mi ktoś hajs, kurwa, dał albo kupił mi to Diablo, nie pomyśli wasz mózg nigdy, no nie? Na przykład. Od razu podkreślam, nie jest tak, ale chociażby, nawet jeżeli by tak było, to co? Bardzo by was to bolało? Którą wersję gry kupiłem? A dlaczego zakładasz od razu z góry, że kupiłem? Jak sprzedałeś kolegę, gdzie mieszka? Ty jesteś jakiś specjalny, tak? Czyli jak powiem, że mam rodzinę w jakimś mieście, które ma, nie wiem, kurwa, w chuj tysięcy mieszkańców, to znaczy, że ten. To ziomuś, do widzenia od razu. Jak jesteście tacy... Tak, od twojego taty Grimm dostałem, ale to tata ci się pochwalił i pewnie zazdrosny jesteś, co? Pewnie zazdrosny jesteś, mordeczko, co? Że mi tata twój, kurde, kupiła, tobie nie, to? Ale ja nawet nie mówiłem do ciebie. Jakiś inny chłop w ogóle odpisał. A idź ty, ziomuś, kurwa, się leczyć. Ja pierdolę. Ale szukacie miłości, to naprawdę wspaniałe, kurde, wspaniałe. Naprawdę, jak bardzo miłości potrzebujecie. Ja też potrzebuję, ale nie do tego stopnia, kurde, nie do tego stopnia. Wydaje mi się, że teraz napierdolę już tamtego potworka. No włączę tylko dla subów czat i będzie po temacie, kurwa, se. Będą pisać sobie głupoty u kurwa innego idioty. Ej, czekajcie chwilę, widzowie. Bo możliwe, że teraz bardzo dobrą wiadomość wam powiem. O. Nie chcę zapeszać, widzowie. Nie chcę zapeszać. Ale z tego, co mi ptaszki przyćwierkały, to po weekendzie już możemy kompa zamawiać.
No, kurwa, teraz mogę walczyć. To jest ważna informacja. Ważna informacja, którą zapamiętam. Dobra. Dobra, niech będzie, niech będzie. Leci na bossa, bił dwa levele. Nic to nie zmienia. Ty, gra zlagowała, no co za królestwo! Przez tego laga, kurwa, wszystko! Przykro mi, nie ma moderacji na czacie, nie będziecie pisać, cześć. Także widzowie, moderacja wygrali, nie ma czatu. Ej, tak będę grał, bo mam wyjebane, czy tu będzie, kurwa, 5 osób czy 20. Ja chcę pograć Diablo i tyle. No. Ale potem już mówił, że za mało osób jest i już nie będzie grał na live. Dzisiaj też tak nawet mówił, w tym odcinku, co oglądaliśmy. Kurwa, szmato mnie wpychasz, kurwa, w gówno jakieś. Ajajaj, już końcówka. Nie wiem, Szamzek właśnie. No kurwa, czemu on skacze tam, gdzie ja chcę? Co to takie różowe to Diablo? Tomasz też nie mam pojęcia. Ja sam gram, oglądałem u innych streamerów i to u wielu. Nikt nie miał takiego kurwa różowego. To jakiś, nie wiem jakie kurwa mam, on ma to Diablo jakieś różowe. Nie wiem o co chodzi. Siam, boski Madlej. Jaka nienawiść. Zobacz, i nie mogę się ruszyć, człowieku. Ja mam jakieś kurwa lagi na ser... Da się serwer jakoś zmienić w tej grze? Ja wiem, że najlepszy jest nekromancer. Ręce wkładasz w kieszeń i wszystko zabija ci samo. Ja wiem, mordo, spokojnie. Ja chcę sobie pograć takim ludzikiem i tyle. No zjebał. Co to kurwa było? No co on, no kurwa? Ja wiem, wydaje mi się, że mam ekwipunek na ziemi i blasto. Ty, znalazłem glitch, ja pierdolę. Serio, tak można? Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej o tym. Nie no, kurwa, lagi, no kurwa mnie ta gra. Życiówka robi. Kurwa, dlaczego to jest takie pojebane, że akurat tu, gdzie biegnę, zajebał mi? Akurat tu, gdzie biegnie, kurwa, wysnajpił go chyba ten boss jebany. Akurat tam, gdzie biegł. Dwa. Nie da się tego przejść, kurwa. Ty, po chuj wy zjeby w ogóle to piszecie, jak ja was, kurwy jebane, nawet nie czytam. Stary. Ja patrzę w monitor, a ty tam wysrywasz się. To tak jakbyś se do ściany, kurwa, dar pizdę, ty. Przygłupi jeden z drugim. Kurwa mać. Ja pierdolę, coraz głupsi ci ludzie się, kurwa, rulot. Pojadłem. Cofnij, jak się wydar tam, patrz. Dwa. O, tutaj, tutaj. Dwa! Nie da się tego przejść. Nie. Ty, po chuj wy zjeby w ogóle to piszecie, jak ja was, kurwy jebane, nawet nie czytam. Stary, tak, ja patrzę w monitor, a ty tam wysrywasz się. To tak jakbyś se do ściany, kurwa, dar pizdę, ty. Przygłupi jeden z drugim. Kurwa mać. Ja pierdolę, coraz głupsi ci ludzie się, kurwa, rulot. Pojadłem na tym czacie, ty. Człowieku, przecież takim ludziom to w ogóle prawa nie powinni dawać, kurwa, żeby się w ogóle ten, jak nie potrafią czegoś robić, to nie powinni, kurwa. Dobra, to do tematu gry, to chyba jej nie przejdę. Dobra, pierwsza forma łatwiutko. Widzisz, coraz lepiej mi idzie. Musiałem po prostu poćwiczyć, kurwa. No. No, a tu są przeszedł. Na weteranie dwójce. Dobra, muszę więcej biegać, muszę więcej biegać. Znowu jestem za bardzo stateczny. Nogami, nogami muszę biegać. Thank you.
kurwa, co tu się dzieje, człowieku? No nie, no, no nie dam rady tego, bo już czuję. O, ta, jeszcze kutasem mnie rzucaj. Nie! Kurwa ma... No nie da się tego zrobić. Nie mam damage'u. Nie mam damage'u. Nawet jak robię to mechanicznie, w pewnym momencie spada tyle tych kul, że jak on stoi, ja nie mogę nawet go ominąć. Ja nie mogę go nawet ominąć, bo nie mam cooldownu na skoku, nie mogę się zakręcić, żeby wejść w jego model. No po prostu nie mam możliwości. Po prostu nie mam możliwości go zapierdolić. Wszystkie fazy dobrze idą do momentu, kiedy jest ta mała arena i tam już rzuca tyle tego, że ja no nie mogę nic tam zrobić. Nie da. Trzeba się pogodzić z tym, że jesteś gównem, dokładnie. Dlatego, patrz, zostajesz spuszczony w kiblu, no nie? Jak takie rzadkie, kurwa, gówno, no nie? Skoro się nie da, to jak to zrobiłeś? No właśnie nie wiem. No i zobacz, nie mogłem się ruszyć, patrz, przez chwilkę w ogóle. Siadawka, siema. Nie mogę i patrz, lag. Nie mogę się ruszyć, rozumiesz? No to jest rozjebane, kurwa. Jak mogę serwer zmienić, widzowie? Proszę. Jak mogę zmienić serwer? Jest możliwość zmieniać serwer, jak nie, to ja to refunduję. To ja nie gram. Stary, ja stoję w miejscu przez 5 sekund i ja nie mogę się ruszyć. Refunduję. Rozumiecie, o co chodzi? Ja stoję, ja klik... Refunduję, czyli kupił jednak kupił, kurwa, jednak kupił. Potem udawał po prostu, że chyba za darmo dostał. Podczas wkurwienia się przyznał. Kam ja ruszam, a postać nie reaguje, po czym postać się gdzieś teleportuje i pojawiają się kurwa jakieś wilki koło mnie. W mieście zmienia się, no to już do miasta idzie, bo to nie ma sensu, stary. To totalnie nie ma kurwa sensu dla mnie. Bo ja tracę wtedy 4 poty, kurwa, aż instant. Też grałeś na tier 2? Tak, od początku do końca gry, grę całą. Zobacz, kurwa, jaki serwer, człowieku. Całą grę grałem na tym tierze. Rozumiesz? Że się, kurwa, teleportować się mogę. Nie wiem, no myślałem, że jest fajniej na tej, kurwa, no nie wiem. Ja pierdziele, zmienił. Co nie zmienia faktu, jak zmienić serwer? Pytam się po raz piąty. Chcę zmienić serwer. Zmienia temat. Serwer, na którym mnie łączy, laguje. Mam laga po 5 sekund co kurwa minutę. Nie wiem, to samo chyba jest, kurwa. Nie widzę różnicy, tak samo HP mu chujowo schodzi. No, no, w ogóle, kurwa, teraz tak leci. Na tym jedynce. Nie no, jest w chuj łatwiej. No. Nie chcę jej słuchać, ale jest w chuj łatwiej, no nie. Ja się nie dziwię, że ludzie w ten sposób to przechodzą. Ja pierdolę, przecież to w ogóle kurwa stary. Zobaczymy tą ostatnią formę, bo to kurwa w ogóle polotu nie ma, ba. I mam laga, no. Ja dlaczego tak jest? Nie mogę stąd wyjść. Kurwa, jakie to jest szmaciarskie. Nie mogłem się ruszyć, bo miałem laga. A on zobacz, zginął. Kurwa! Ja nie wiedziałem, że on zginął na tym tierze 1, kurwa. Dopiero teraz to ogarnąłem. Nie wiedziałem. Not ready yet. Wszystko było dobrze. Złapałem laga. I straciłem znowu wszystkie podiony prawie. Gościu, przecież nie jesteś ślepcem. Widzisz, kurwa, że stoi moja postać i się nie rusza i nagle pojawiają się potwory instant w mojej lokacji, gościu. Przecież to jest... Przecież to dziecko by widziało. Tu już zrobił. Laga mam, nie mogę się ruszyć, patrz. Nie mogę się ruszyć, patrz. Stoję i się nie ruszam, patrz. To jest tak głupie, a nie mam stuna. Nie mam stuna. Stoję i się nie rusza. Laga mam, nie mogę się ruszyć, patrz. Ale kurwo, nawet nie klika. Patrzcie, jak klikacie, że chcecie gdzieś iść, to jest taki kurwa, takie pomarańczowe, takie kurwa główienko, takie kółeczko jest. Patrzcie, on nawet do tego nie klika. Nie mogę się ruszyć, patrz, stoję. Nie klika. I się nie rusza, patrz! Dopiero teraz kliknął. To jest tak głupie, a nie mam no stuna! Daje. Wypier...
dalej! Już do budy, poszł! Ale potężny kurwa na tierze jeden. Nie no, jest w chuj. Powiem wam tak, jest w chuj różnica, jeżeli gra się na tym dwójce, no nie? To tak jakby potwór miał, nie wiem, drugie tyle życia. Takie jest moje odczucie. Even in my heart I see. Astarota trzeba znać. Patrzę, Coolmaster. Co to jest? Coś nowego? Godzina 24 minuty po północy. Bardzo mi się nudziło i pomyślałem, że wyślę na Instagramie wiadomości głosowej piosenkę o moich dwóch ulubionych streamerach. Wysłałem tą wiadomość głosową dla Mamona. Tekst tej piosenki pisałem około 3 godzin, bardzo się starałem i wysłałem refren do swojego ulubionego streamera. Chciałem mu zaimponować i pokazać, że jestem jego fanem. Teraz wam zaprezentuję, jaką wiadomość głosową do niego wysłałem. Mamon ty kurwo, aj mamon ty kurwo, mamon ty kurwo, aj mamon ty kurwo, jebać się konfidencie jebany, tylko tupson też ma to jebana. Boże. No i spotkałem się z przesada. Bardzo niefajną odpowiedzią ze strony mojego ulubionego streamera. Przeczytam wam wiadomości, które od niego otrzymałem. Zapisałem sobie jak coś, to co śpię. Aha, to on o tym gadał, kurwa, że ja bana dostanę perma na Twitchu, bo on pewnie zaraz powie, że to ja kogoś, kurwa, namawiałem. Jezu. Śpiewasz. Generalnie poproszę papier, gdzie niby coś zrobiłem, sygnaturę, akt, kurwa, bo wrzucam to wszędzie, bo właśnie się rozjebałeś. Uśmiechnięta minka, bo w tym momencie, no niestety, ale jesteś rozjebusem. No na pewno koledzy będą dumni z takiego kondoma jako kolega. Masz dobę, by przeprosić, albo pokazać sygnaturę, akt, inaczej no jesteś frajer, elo. Bardzo się przestraszyłem i postanowiłem przeprosić Mamona. To teraz się trzęsę ze strachu i prawdopodobnie przez te groźby pogorszył się mój stan zdrowotny. Tutaj wam pokazuję moje przeprosiny. A jak ktoś musiał mieć pomysł, że leży sobie tak na łóżku, kurwa nie wie co ma zrobić z nudów, nagra do Mamona jak śpiewa się z kurwą. Ja pierdzielę, na Instagramie, na PW. Czy to na Twitterze. Chybicy, kurwa najgorsze. Jeszcze jest to znienawiść! Od środka! Przed snem takim się jego story pojawiło, to mu zaśpiewałem. Fajny King, bardzo, bardzo fajne. To jest to. Nie. Ja chcę tego kurwa z Breaking Bad. Z Breaking Bad, kurwa, niech ktoś mi to wyśle. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Kurde. Ma to ktoś? Ma ktoś to jak ten Heisenberg, kurwa, napierdalał drzwi, nie mógł wejść, on tam, co i tam, kurwa, konia walą. Niech mi ktoś to wyśle, kurwa. O, to jest to. Ja w ogóle z tego ostatnie dwa dni ciągle mi to siedzi w głowie i się z tego śmieję. Za każdym razem, kiedy mi to przyjdzie do głowy, to się z tego śmieję, kurwa. Za każdym razem. Co oni, kurwa, konia walą, kurwa! Kurwy jebane! Kurwy syny! Jebane! Co oni kurwa robią? Kurwy jebane! Kurwy syny! Ja w ogóle chyba tu ustawię na playsound. Ten moment tutaj. Co oni kurwa konia walą? Kurwy jebane! Kurwy syny! Dodam. Ja w ogóle tu dalej są jakieś przeróbki z Breaking Bad. Pierdolę, normalnie bym to skipnął. Patrzcie, kto coś... Moim zdaniem anal jest dosyć prosty do wykonania i mogę to powiedzieć z mojego doświadczenia. Ja pierdolę, masakra. Kurwa, pisałem, siedzi 10 kurwów na serwerze, napisa reporta, a oni po 10 minutach opowiadają. To co oni kurwa konia walą, kurwa! Kurwa jebane! Kurwa syna! Ja pierdzielę.